Cześć wszystkim. Dzisiaj Papasta pomija, nie? Dwójka, nie jedynka. Dwójka. Przy ranku 12 jesteśmy. I możemy coś kupić. Tylko teraz to możemy kupować różne inne rzeczy, a już nie mamy żadnych upgrade'ów, nie? I my chyba mieliśmy zbierać na koronę, więc no zbierajmy na tę koronę. Mamy dzień 19 dzisiaj. Tak, 19. Czyli 19 też odcinek. No, Meli już tutaj zbiera zamówienie Georgita, który przychodzi po raz drugi. I w sumie nie wiem, może sobie zrobimy ten numer z mięsem do przodu. Ty to chyba chciałeś wołowinę? Tak, wołowinę. Już mamy maksa klientów, nie? 8. No to teraz proszę, to najbliższe ciągnięcie to jest to 44 rank. Jeszcze złotego nie ma nikt, ale już srebrny dopiero ma jedna osoba. Jedna osoba ma srebrny. Dobra. Okej, to wstawmy te mięso, może się przydadzą. A, perfekty, ile mamy ich? Perfekty są na tej stronie. 7 ich jest, dobra. 30 osób jeszcze do odblokowania. Tu szybko lecić z tym odblokowywaniem. 54 osoby tylko są. Przez całą grę. Ale cały czas nie mamy dwóch składników. Więc jeszcze nie jest wszystko odblokowane. Jeszcze dwie rzeczy są nam obce, że tak powiem. Z papa z tego mija jedynki, to znamy te składniki. Ale Maggie ich jeszcze brać nie może i rozkładać na bułce. Maggie jeszcze musi poczekać na te składniki, dobra. Aha, i w sumie w ten sposób, dobra, wołowinę potrzeba drugą. Wiecie co, wyrzucam to. Niech mi to kolejki nie zapycha. Dobrze, i teraz to jest tu. Teraz fasolka. Numer 2. Teraz samata. Pewnie najbliższe dwa ranki, jak je odblokuję, to będę miał te składniki. Okej, i co tu perfekt będzie? Perfekt? To jaki perfekt? Ja tu perfekta widzę, a gra nie. Dobrze. Przewróć to. No mogłem tego kurczaka, jak widać, zostawić. A będzie drugi srebrny medal. Nie wiem, kurczak dla ciebie był? Gdzie tam? Wieprzowina. Wołowina. Wieprzowina to jest to, co jeszcze dzisiaj nie wynakładałem nikomu. Okej, okay, i to ma iść harda. Dobrze. A co w takim razie nie wyrzucę tego kurczaka? Raz już wyrzuciłem, to teraz drugi raz wyrzucać nie będę. Nie będę. Nie. Okej, okay, i co z tym Georgito? Z zamówieniem? Trzeba by było pokupować te rzeczy do lokalu, żeby mieli jakieś zainteresowanie, jak czekają. Żeby mieli się czym zająć. Wieprzowina, nie? Tak. Czyli tylko kurczaka i wieprzowina, jak widać, nie musiałem wyrzucać. Tylko zmieniłoby to kolejność. Jeszcze dla closera może będzie kurczak. A jest jeszcze 7 klient, który właśnie przyszedł. Dobra, to idzie tu, a to idzie nie wiem gdzie.
Chyba tu. No niestety nie. Niestety spudłowane. No to może jeszcze dla Kozera będzie tam to było. No, już te punkty poleciały. No tutaj ładna górka, ładna góreczka wyszła tam. Pokrój to. Teraz to Queen. No dobra, czyli mięso idzie w kosz. Okej, ale tego nie muszę jeszcze wyrzucać. Dobra, i zrobimy od razu pita. Mówicie o ile closerzy. O ile inni klienci gwiazdkę dadzą zawsze, jak się wszystko udaje, to u closerów to tak fajnie nie jest, nie? No. Z tym perfektem tutaj mogło być fajniej, a nie ma. Dobrze, i teraz to idzie tu. Teraz będzie zamówienie ósme. A w sumie tu i tu jest pita, więc... Nie byłoby różnicy. Dobra, to idzie w kosz. Teraz zamiast jechać po kolei, to jadę od końca. Mam zrobioną wieprzowinę, potem mam zrobioną zrobionego kurczaka i wieprzowina jest dopiero druga teraz. I co? Z tymi perfektami tak zawsze było, nie? Pamiętacie? Jak robiliśmy papasy jedynki? Ile tam perfekty robiłem? Wiem, że teraz w każdym papasie mam 30 osiągnięte. Ale na początkach, przy początkach to tak łatwo nie było. Ani jednego 100% za build nawet nie ma. I pewnie tu będzie, co? Jak tego się można spodziewać, nie? Okej, ładny czas. To był 19 dzień. 19 i wyszedł 95%. Okej, tam było poniżej 1000 rang do zdobycia, więc 13 wbity. Rang 14, 2 dni na pewno. Dobra, do zobaczenia w dniach następnych albo w papasach innych. Cześć.